Lubań wkrótce ma stać się siedzibą pomorskiego ośrodka rolniczego, ale nie tylko. W tym miejscu powstać ma również pomorskie centrum innowacji energetycznych. Aleksander Mach przedstawił zebranym na konferencji projekt powstającej w Lubaniu wyspy energetycznej oraz omówił stan zaawansowania prac związanych z jej utworzeniem. Ma powstać tutaj. Centrum Edukacji Energii Odnawialnej. Mają tu oprócz tej mikrobiogazowni postać jeszcze cztery inne źródła e, energii odnawialnej, Między innymi biogazownia 40, o mocy mniej więcej 40 kW, e, panele foto, fotowoltaiczne o łącznej mocy również około 40 kW, e, geotermia, pompy ciepła oraz trzy nieduże, do 30 metrów, wiatraki o mocy 1,2, 5,6 oraz 10, 12 kW. Plany wspiera województwo pomorskie, a na wiosnę przyszłego roku PODR ma już dysponować pełną dokumentacją projektu. Ośrodek chce nauczyć rolników, jak w dobie rosnących cen paliw i energii elektrycznej, szukać alternatywnych, zielonych źródeł energii, a przez to zmniejszać koszty produkcji w swoich gospodarstwach. Wszystkim udzielamy w miarę możliwości konkretnych wiadomości, informacji, a w tej chwili kiedy ruszy powiedzmy cała instalacja przykładowych tych źródeł ciepła i energii w Lubaniu, no będziemy ich tu przywozić, żeby im zaprezentować, żeby udokumentować Utwierdzić w tym, że jest to inwestycja pomocna, efektywna, z której można czerpać dodatkowe źródła dochodu, wprowadzając powiedzmy nadwyżki energii do instalacji ogólnokrajowej, a jednocześnie u siebie obniżyć koszty produkcji, korzystając z tych bezpłatnych źródeł ciepła i energii. Rozpowszechnianie źródeł energii odnawialnej i tego rodzaju instalacji będzie oznaczało również pobudzenie gospodarki, podkreśla dyrektor Podr. Będzie to również. Duża oferta, jeśli chodzi o miejsca pracy, a więc będą powstawać wokół energii odnawialnych, wokół tych instalacji miejsca pracy. To zarówno Miejsca, które będą związane z projektowaniem tego rodzaju instalacji, produkcją, instalacją, ale potem również serwisem i naprawą. To, to są tysiące miejsc pracy. Temat jest szczególnie istotny w kontekście dyrektywy unijnej, która od roku 2020 narzuca na wszystkie kraje członkowskie, w tym również na Polskę, konieczność wytwarzania 15% energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.